Państwu witam Szanowną Radę, Państwa Przewodniczących Rad Oświęcimy Sołtysów, Zgromadzonych Gości. Ostatnia sesja była niespełna miesiąc temu, w związku z tym, że większość zadań inwestycyjnych, które były zaplanowane, a właściwie były możliwe do wykonania z tych zaplanowanych na poprzedniej sesji, była już w dużej mierze omówiona. W związku z tym chciałbym tylko tutaj jakby jeszcze zająć się tymi sprawami, które na przestrzeni tego ostatniego miesiąca jakby poszły dalej, które są bardziej zaawansowane i zakończone. Trwały od tego czasu budowy kilku ulic. Na dzień dzisiejszy mamy praktycznie zakończoną budowę ulicy Stokrotki, Przygodowej, Kasztanowej na odcinku do Rzepichy, ulicy Jesiennej. Odbioru końcowej jeszcze tam w tych ulicach nie ma. Niemniej już prace budowlane zostały zakończone. Odbyły się też takie wstępne przeglądy i oczywiście znajdują się tam różnego rodzaju jeszcze niewielkie usterki, których wykonawcy podjęli się, usunąć. Również zakończona została inwestycja w postaci dwóch chodników. Jeden chodnik w Alei Krakowskiej po zachodniej stronie od ulicy Centralnej do ulicy Sokołowskiej. Został on już wykonany zgodnie również z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tak jak Państwo widzicie, w wyniku jakby wymogu, które na nas wywarła Generalna Dyrekcja, zainstalowaliśmy tam dodatkowe bariery oraz wzmocniliśmy skarpy rowów płytami betonowymi po to, żeby ta konstrukcja rowu była bardziej stabilna no i zgodna z wytycznymi. Również dobiega końca budowa chodnika na ulicy Paleckiej. Tutaj jeszcze pozostały tylko do zamontowania bariery. No i usunięcie jeszcze tam kilku usterek, które udało nam się stwierdzić podczas takiego wstępnego przeglądu. Niemniej będzie jeszcze kolejny odbiór. Zarówno chodnik ulicy Alei Krakowskiej, jak i ulicy Paleckiej odbywał się w jednym przypadku wespół z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji, w drugim przypadku wespół z przedstawicielami powiatu. Dobiega końca również budowa ulicy Jesiennej. Wykonana była w formie nawierzchni asfaltowej. Tutaj również właściwie mamy większość elementów już zgodnych z naszym życzeniem. Niemniej wykonawca jeszcze ma usunąć niewielkie usterki wynikające z faktu, no, że w trakcie budowy ulicy normalnie odbywała się eksploatacja tej ulicy, więc niektóre elementy zostały uszkodzone, czy przez niedbałość wykonawcy, czy też przez nieuwagę mieszkańców. Chodzi tutaj o obrzeża, o krawężniki, w związku z tym tam nieliczne krawężniki będą musiały być wymienione na nowe, także do tego wkrótce nie wyszło. Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, to te inwestycje no, na przestrzeni tego czasu właściwie no, dalej się rozkazują zaawansowane. Dobiega końca budowa stadionu przy ulicy Unii Europejskiej, boiska szkolnego, powiedziałem stadion, przepraszam, boiska szkolnego przy ulicy Unii Europejskiej. No, ono jest na tyle duże i pełnowymiarowe, że ta nazwa stadionu no, miała uzasadnienie ta pomysła, które dokonały. Dalsze prace, ciągle prace trwają przy budowie ośrodka zdrowia. Tutaj jest dalsze zaawansowanie tej budowy.
już widać drugie piętro na tym, na tej części, która jest teraz budowana. Także tutaj muszę powiedzieć, że jest pełne wykonanie i terminowe wykonanie jak na dzień dzisiejszy tej budowy. No to co cieszy, bo jest to na pewno budowa ważna i w jakiś sposób dość istotna i no, dająca się zauważyć też przez mieszkańców. Jeśli chodzi o prace projektowe, tutaj z nimi mamy największe problemy, a właściwie z ich nieterminowością staramy się w jakiś sposób już sami jako urząd pomagać projektantom w uzyskaniu odpowiednich stosownych decyzji i pozwoleń, a głównie jeszcze jeśli chodzi o prawo do gruntu, już na większości tych inwestycji no nie jesteśmy właścicielami 100% gruntów przeznaczonych na te inwestycje. Stąd szereg trudności. Tutaj też prośba do Państwa radnych, żebyście również ze swojej strony rozmawiali z sąsiadami i z właścicielami, którzy mogą stosowne zezwolenia, użyczenia, służebności z nami podpisywali. Jest to istotne i nieodzowne do odpowiednich przebiegu tych inwestycji. Z takich no może mniej korzystnych spraw w dniu wczorajszym dostaliśmy pismo od firmy, która została wyłoniona do projektowania kanalizacji w Puchałach w Pędach, że ta jednak po zastanowieniu odstępuje od i nie będzie wykonywała tego zadania. Dziwi nas to o tyle, że jakby składaliśmy zapytania, była to firma, która da najniższą cenę, znacznie niższą od pozostałych. I dziwi nas to, że pomimo naszych zapytań, uwag i próśb o ponowne przeliczenie i skosztorysowanie tego zadania, no, firma stwierdziła, że jest w stanie bez problemu wykonać to zadanie w kwotach, które zawarła w swoim wniosku. No a gdy przyszło do podpisania umowy, no wycofała się z tej umowy. Oczywiście przepadał jej wadium, które złożyła w trakcie postępowania. Niemniej my musimy odczytać postępowanie i wyłonić kolejną firmę, gdyż to poprzednie postępowanie, pomimo tego, że było jeszcze kilka innych firm, które ubiegało się o podpisanie umowy, no już nas nie obowiązuje i musimy rozpocząć to postępowanie od nowa. To prawda, jest to kwestia jesienny, zimowy i te prace projektowe jakby specjalnego opóźnienia w tym przypadku nie będą miały. Niemniej no, zadanie projektowanie wypetli Puchał to jest duże zadanie. W związku z tym będziemy no, przystąpimy do wykonywania tego zadania, myślę, że z miesięcznym opóźnieniem w porównaniu do tego, co możliwe byłoby, gdybyśmy podpisali umowę od razu z dowolnym wykonawcą. Z takich rzeczy, które miały miejsce w ostatnim czasie, to OSP Dawidy zakupiły ciężki samochód ratownictwa gaśniczego, ten, o który się ubiegały, na które poza naszymi środkami gminnymi były udzielone różnego rodzaju dotacje, począwszy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Fundusze Marszałka Województwa Mazowieckiego i jeszcze inne fundusze, które tutaj unijne, które udało się zdobyć. Tutaj chodzi również o fundusze, które posiada Państwowa Straż Pożarna i które przekazała naszym strażakom na sfinansowanie tego zakupu. Ten zakup został zrealizowany, jesteśmy na etapie rozliczania tego zakupu. Jeśli chodzi o okres miniony, w ostatnim miesiącu, takim najważniejszym wydarzeniem po rozpoczęciu roku szkolnego, w październiku mieliśmy Dzień Nauczyciela. W wielu szkołach odbywały się związane z tym uroczystości, przy okazji również pasowanie uczniów na pierwszoklasistów, przedszkolaków i tak dalej. Tych uroczystości było bardzo dużo.
staraliśmy się tutaj w składzie wicewójtów być na większości z tych uroczystości. Nie po to tylko, żeby być, bo oczywiście jest to jakby rzecz podkreślająca rangę zawodu nauczyciela, ale również po to, żeby przy okazji móc przejrzeć każdą placówkę w spokojny sposób, zobaczyć każdą przedszkolę, jak wygląda wewnątrz i zorientować się naprawdę, na jakie potrzeby i jakie potrzeby są konkretnych jednostek. Także w tym czasie mogliśmy obejrzeć nie tylko szkoły, prawda, podstawowej naszej gimnazjum, ale byliśmy też w każdym przedszkolu, pomijając może ośrodka przedszkolne, których nie udało nam się być, to mamy możliwość, mamy przegląd w przedszkoli i w rozmowach z dyrekcją tych przedszkoli no i wiemy dokładnie, z jakimi kłopotami się borykają i co naprawdę jest im potrzebne dla prawidłowej pracy. Nie chciałbym przedłużać dalej te wypowiedzi. Większość rzeczy była omówiona przed miesiącem, a ponieważ punktów dzisiejszej sesji jest bardzo dużo, pozwolę sobie ograniczyć do tego, co powiedziałem. Jeśli mój zastępca ma jakieś rzeczy. No i jeszcze jeden element, o którym tutaj prosiłbym również do obecnych, żeby przekazywali mieszkańcom, to został przeniesiony referat spraw obywatelskich na parter, teraz tam będą obsługiwani nasi mieszkańcy, także nie będą musieli chodzić po piętrach i również Wydział Komunikacji też będzie obsługiwał naszych mieszkańców na parter. Myślę, że to zmiana korzystna, zmiana, która była możliwa po tym, jak gminne przedsiębiorstwo Ekolaszy zostało przeniesione do swojej nowej siedziby. Tyle pokrótce. Dziękuję bardzo. Bardzo przepraszam, zawsze jest taki obowiązek, ponieważ w międzyczasie, o czym też nie wspomniałem, była podpisana nowa umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie, więc pozwolę sobie przeczytać jej treść. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawy. Wójt gminy Raszyn Andrzej Zaręba informuje o zawarciu umowy pożyczki numer 0168/11/OW/P w dniu 16.09.2011 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybiek gmina Raszyn. Wartość inwestycji 296 857,84 zł, z czego pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 235 408,27 zł. No i jest to tak, że tak.